Radni z Podgórzyna nie posłuchali swoich mieszkańców. Musimy coś zmienić, póki jeszcze mamy co ratować. Nowość w jeleniogórskim budżecie obywatelskim. Pojawia się kwota 250 tysięcy złotych na projekty zielone. Ruszył nabór wniosków do 300+. Ubiegać się może rodzic takiego dziecka bądź opiekun prawny. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam. W Jeleniej Górze jak dotąd wykryto 176 osób zakażonych koronawirusem, a w powiecie 161. To oznacza, że w regionie zdiagnozowano od wczoraj jeden nowy przypadek. Nieznaczny wzrost zachorowań odnotowano także na Dolnym Śląsku. W ostatnim czasie wykryto 5 nowych przypadków. Wracamy do tematu wczorajszej sesji Rady Gminy Podgórzyn, podczas której mimo licznych zarzutów mieszkańców kierowanych w stronę wójta Mirosława Kalaty, radni udzielili mu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Dzisiaj to będzie wyglądało dobrze. Wójt będzie czytał z kartki na wszystkich spotkaniach, jakie były we wsiach. Byłem teraz na ostatnim spotkaniu w Podgórzynie. To nie wygląda dobrze. Po prostu wójt nie odpowiada na pytania. Robert Balcerek był jednym z nielicznych radnych, którzy głosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania wójtowi oraz głosującym przeciw absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Te wszystkie obietnice, jakie składał, są po prostu nieprawdziwe. Podejmując decyzję i głosując za tym jako radny, żeby wybudować szkołę w Podgórzynie, było wyraźnie powiedziane, nie będą zamykane żadne szkoły. I później te wszystkie działania, dwukrotne podejście do zamknięcia szkoły w Sosnówce, teraz niepodpisanie arkuszu organizacyjnego tej samej szkoły, już po prostu powoduje, że ci ludzie są zdesperowani i po prostu zaczynają się dziać takie rzeczy, że mówi się o tym głośno, że trzeba zrobić referendum w gminie Podgórzyn. Mimo apelu mieszkańców do radnych o złożenie mandatów i nieudzielenie absolutorium wójtowi, większość radnych zagłosowała za udzieleniem i wotum zaufania, i absolutorium. Każdy dba o swój interes. Ja muszę dbać o interes wszystkich mieszkańców, a nie tylko poszczególnych grup. Czyli nie zużycie mandatu? Oczywiście, że nie. Przed nami jest dużo zadań, dużo rzeczy, które są niezależne od nas. Uważam rok 2019 za dobry. Udało nam się wykonać sporo inwestycji. Część inwestycji realizowaliśmy. Dzięki środkom powodziowym udało nam się odbudować most na Podgórnej. Wykonaliśmy drogę ulica Bojki przy Biedronce u nas w Podgórzynie. Udało też się zrobić jedną z dróg na Zachełmiu. Realizowaliśmy też zadania, które rozpoczęły się w 2018 roku. To jest budowa remizy w Ścięgnach z salą ogólnodostępną oraz z biblioteką. Udało nam się realizowaliśmy też przebudowę Puku w Miłkowie pod remizę. Według mieszkańców gminy to zdecydowanie za mało. Musimy coś zmienić, póki jeszcze mamy co ratować. Od zawsze były z nami dopłaty do wody i ścieków. Od zawsze z racji lat, które jest u nas w MZK, jest plan zabrania nam MZK z Jeleniej Góry. Przeraża nas dług, jaki aktualnie ma nasza gmina, bo jest to bagatela 25 milionów. Dodatkowo wyemitowane obligacje w roku 2019 też nas przerażają, bo jest to wysokość 28 milionów 400 tysięcy. Nasza gmina jest za mała na to, żebyśmy mogli sobie pozwolić na takie zobowiązania. Przeraża nas brak przemyślanych decyzji i uchwały, które są dyktowane pod kierunkiem pana wójta Mirosława Kalaty. To jaki macie plan na uzdrowienie gminy? Trzy rzeczy. Trzy generalne podstawowe rzeczy. Czekamy jeszcze, co się stanie, bo taką rzeczą, o której mało się mówi, ale też mocno po dochodach dostajemy,
w sytuacji związanej z tą pandemią, która teraz się dzieje. Kolejna rzecz to jest taka, że po prostu przede wszystkim szukamy oszczędności tam, gdzie są największe koszty. A niestety jednym z największych pozycji u nas jest oświata. Pierwsza rzecz, to jest dlatego jest ta decyzja o wstrzymaniu finansowania. Druga kolej rzecz jest taka, że w urzędzie osoby, które miały umowy na czas określony, nie poprzedłużaliśmy. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą, na której nam bardzo mocno zależy, mieliśmy też wybór nowego prezesa KSWiK-u. Będziemy występować o weryfikację taryf, znaczy weryfikację, będziemy występować o nową analizę i przeliczenie w celu, żeby do tego, żeby była obniżka taryf. No, to są takie podstawowe rzeczy. No i liczymy na to, że gospodarka ruszy, zaczną być wpływy. Co z inwestycjami w gminie, drogowymi? Co z rondem? No, w tej chwili, jeśli chodzi o rondo, liczymy na te środki, które mają być przyznane, tak zwany ten bon inwestycyjny. No i będziemy chcieli w tym roku ogłaszać przetargi i realizować. Mieszkańcy zapowiadają referendum. Ruszamy z referendum i tutaj trzeba będzie zebrać 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania na radę oraz wójta. Żeby rozpocząć referendum. A potem 3/5 mieszkańców, którzy brali udział w głosowaniu na powołanie pana wójta oraz radnych, 3/5 z tej ilości powinna wziąć udział w referendum, żeby referendum dokładnie i większość za, żeby referendum poszło zgodnie z naszą myślą i z naszym tutaj planem. Jeśli uda się zebrać odpowiednią liczbę podpisów, o dalszym losie gminy zadecydują mieszkańcy. 2,5 miliona złotych przeznaczone zostanie w 2021 roku na realizację projektu w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Jest się o co starać. Wszystko w rękach mieszkańców. Każdy budżet realizowany w mieście jest to budżet przygotowany przez mieszkańców dla mieszkańców. Projekty w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2021 zgłaszać można od najbliższego poniedziałku. W tym roku pojawiła się nowość. Obok propozycji projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w grę wchodzą także te ekologiczne. Pojawia się kwota 250 tysięcy złotych na projekty zielone, szeroko pojęte projekty ekologiczne, ale szczególnie tutaj chcielibyśmy się skoncentrować, żeby to były projekty dotyczące zieleni, dotyczące gospodarki wodnej, zatrzymania tej wody, dotyczące łąk kwietnych, dotyczące na przykład ochrony zwierząt, dotyczące różnych projektów związanych ze środowiskiem. Mieszkańcy będą mogli składać projekty przez 2 tygodnie, czyli do 12 lipca, do godziny 12. Następnie będziemy Państwa prosić, żebyście nam Państwo dostarczyli listę poparcia mieszkańców. W tym roku nie oczekujemy od Państwa, żebyście nam wersje papierowe projektów przynosili do urzędu. Proszę projekty składać elektronicznie. Też jest nowością w tym roku, wychodzimy naprzeciw sytuacji, która w tej chwili panuje na całym świecie. Nie będziemy też od Państwa oczekiwać papierowych list poparcia. Jeżeli będziecie Państwo woleli składać, zbierać od mieszkańców poparcie za pomocą tradycyjnej formy papierowej, jak najbardziej jest dopuszczalna, ale też w tym roku dopuszczamy popieranie projektu formą elektroniczną. Czyli na naszej stronie internetowej www.jeleniagora.pl jest zakładka Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2021. Tam są wszystkie niezbędne informacje. Jest wzór wniosku, on się nie zmienił wzorem lat ubiegłych, jest taki sam, jest wzór listy poparcia i też jest informacja, że na tej stronie będzie można złożyć poparcie elektronicznie. Budżet obywatelski jest stworzony dla mieszkańców, po to, żebyśmy mogli poznać ich potrzeby, ich oczekiwania i w związku z powyższym powinni wziąć zarówno aktywny udział na etapie składania propozycji projektów, jak i potem wyboru zadań, bo to jest przede wszystkim dla nich, dla realizacji ich celów. Szczegółowy regulamin JBO 2021 zamieszczony został na stronach internetowych miasta www.jeleniagora.pl. Kierowcy, 5 lipca, uwaga na utrudnienia. Gdzie? Na trasie szosowego klasyku odbywającego się w Szklarskiej Porębie. Wystąpią one w takich miejscowościach jak Szklarska Poręba, Piechowice, Kromnów, Kopaniec, Stara Kamienica, Nowa Kamienica, Grudza, Rębiszów, Kłopotnica, Kwieciszowice, Chromiec, Antoniów, Proszowa, Przegonia, Mląc, Gierczyn, Krobica, Orłowice, Świeradów, Zdrój. Start zawodów zaplanowano na godzinę 11, a zakończenie około godziny 15.
Od dzisiaj można składać wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie świadczenia z rządowego programu Dobry Start 300+. W jaki sposób można to zrobić i dla kogo przeznaczone są pieniądze, o tym w naszym kolejnym materiale. Z programu Dobry Start wypłacane jest 300 zł jednorazowego wsparcia dla każdego ucznia. Nie na byle jaki cel, bo pieniądze powinny zostać przeznaczone na wyprawkę szkolną. Od dzisiaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ruszył nabór wniosków. Odpowiednie dokumenty można przedłożyć w dwojaki sposób. Osoby, które złożą wnioski od 1 lipca do końca sierpnia tego roku, świadczenia powinny zostać wypłacone do końca września bieżącego roku. Tutaj uwaga, że od dzisiaj można składać wnioski, ale za pomocą systemów elektronicznych, czyli systemem bankowości elektronicznej, bądź portal Empatia, bądź portal teleinformatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wnioski takie tradycyjne, drogą papierową, będzie można składać od 1 sierpnia tutaj w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Kto może starać się o wspomniane 300 zł z programu Dobry Start? Ubiegać się może rodzic takiego dziecka bądź opiekun prawny, bądź ewentualnie rodzina zastępcza, jeżeli takie dziecko jest umieszczone w rodzinie zastępczej. I środki powinny zostać przeznaczone na, no, w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Jednak nie przedszkolnym. I tutaj to właśnie uwaga, że dzieci, które rozpoczynają roczne przygotowanie przedszkolne, czyli zerówka, nie przysługuje takie świadczenie, również nie przysługuje to studentom, tylko dzieciom, które rozpoczynają rok szkolny i to są dzieci do ukończenia 20 roku życia. Wyjątkiem są dzieci z niepełnosprawnościami. Na nie rodzice mogą pobierać świadczenie do 24 roku życia. Eugeniusz Sroka po 21 latach pracy jako dyrektor szkoły podstawowej nr 11 przeszedł na emeryturę. Wczoraj prezydent Jerzy Łużniak podziękował dotychczasowemu szefowi zabobrzańskiej placówki oświatowej. Od dzisiaj pełniącą obowiązki dyrektora została Teresa Szewczyk. Konie na Śnieżce? Czy to możliwe? Okazuje się, że tak. Te z Kowar udały się na długi spacer i wzbudziły zaciekawienie turystów, którzy skontaktowali się ze strażą parku. Funkcjonariusze zapędzili zwierzęta koło Domu Śląskiego, skąd odebrał je właściciel. To była ostatnia informacja tego dnia. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym serwisie informacyjnym.